Na targach e-handlu jestem chyba już piąty lub szósty raz, także miło tutaj znowu być, zwłaszcza po tej przerwie pandemicznej, którą przez chwilę mieliśmy. Jeśli chodzi o to, komu polecam to wydarzenie, to myślę, że wszystkim osobom zainteresowanym ogólnie e-commerce'em, partnerom technologicznym, wszystkim firmom, które de facto w tej branży funkcjonują. Jest to największy tego typu event w Polsce na ten moment, więc trzeba tu po prostu być. PrestaShop jest rozwiązaniem open source'owym, więc co do zasady jest to oprogramowanie, które jest do pobrania za darmo dla wszystkich. Natomiast na bazie tego darmowego oprogramowania jest szereg różnych już płatnych usług, które sobie dodajemy do oprogramowania, żeby sklep nie tylko zbudować, ale też go w miarę możliwości skalować, rozwijać w zależności od potrzeb. PrestaShop to 25 tysięcy aktywnych sklepów w Polsce, także bezapelacyjnie jest to platforma numer jeden nie tylko wśród systemów open source'owych, ale w ogóle. To milionowa społeczność globalnie, to wreszcie kilka tysięcy partnerów technologicznych w skali całego kraju i setki agencji partnerskich też rozsianych po całym świecie, głównie w Europie Zachodniej, ale też w Polsce, którą staramy się dynamicznie rozwijać. Presta wydała właśnie najnowsze swoje wydanie 8.0, robimy też porządek z numeracją, także to najnowsza zmiana. Natomiast w kontekście też przyszłości i kolejnego roku, który nas już powoli czeka, to przede wszystkim chcemy postawić na dwie kwestie, tak? Czyli z jednej strony na zacieśnienie synergii coraz większe z naszym aktualnym nowym partnerem, z grupą MBE, która jest szerzej znana w Polsce pod marką Mailboxes. Będziemy się starali tworzyć właśnie coraz bardziej konkretną już ofertę łączącą w sobie ten świat stacjonarny, offline'owy, logistyczny właśnie z platformą e-commerce'ową, którą jesteśmy. Ponadto będziemy wdrażać nowy program agencyjny dla wszystkich agencji budujących sklepy w oparciu o nasze oprogramowanie i też budujące moduły dla partnerów technologicznych. Także to są takie dwa główne obszary, nad którymi będziemy się koncentrować w przyszłym roku. Myślę, że przede wszystkim, jeśli zaczynamy swoją przygodę jako właściciel sklepu, to zakładając, że już bardzo dobrze znamy swoją branżę, w której funkcjonujemy, czym handlujemy, jaka jest marżowość tych produktów, z kim musimy konkurować, to warto wyjść jakby z mojej perspektywy od dobrego researchu, czego tak naprawdę potrzebujemy dzisiaj, startując ze swoim sklepem, ale też czego będziemy potrzebować za chwilę. I tą chwilą może być pierwszy miesiąc, kwartał, ale też perspektywa roku czy kilku lat. Także zachęcam też do takiego myślenia długoterminowego w kontekście rozwoju swojego biznesu. Myślę, że jest bardzo istotne. Jeśli chodzi o hosting, to przede wszystkim tutaj warto zwrócić uwagę na kwestię bezpieczeństwa, o którym się teraz bardzo dużo mówi. Sami byliśmy relatywnie niedawno ofiarą takiego ataku w cyberprzestrzeni, także pod tym kątem należy zwrócić na to szczególną uwagę. A szerzej mówiąc, jeśli chodzi o oprogramowanie, ono zawsze jest bardzo istotne. Gdyby nie było, nie mielibyśmy tak wielu dostawców przeróżnych narzędzi, które wspierają działania w handlu online. Natomiast ono zawsze jest wtórne co do samego biznesu. Zawsze wspiera to funkcjonowanie, a nie jest osią. Natomiast warto rzeczywiście na takich eventach jak ten poznać rozwiązania, produkty, usługi, które mogą nas w funkcjonowaniu naszego biznesu wesprzeć na wielu płaszczyznach.